przyciśnij go, pchacusiu, nie daj się! Przyznaj, Osiłku, że już nie masz takich mięśni jak dawniej, co? A twoje przypominają galaretkę ze smerfa jagód! Galaretka? Cieszę się, że jesteście tu wszyscy. Podziwiajcie moją nową sukienkę. Nie zasłaniaj! No nie zasłaniaj! No wiecie, przepraszam. Dorośli, czy muszą być tacy wysocy? Hej, farmerze! Popatrz na moją nową sukienkę. Widzisz te dorodne dżdżownice? Żyzną ziemię łatwo poznać po wielkości dżdżownic. Bardzo interesujące. A tak przy okazji, co powiesz o moich perfumach? Szczerze mówiąc, smerfetko, nie czuję niczego oprócz nawozu, ale może to i lepiej. Tak, jest wiosna, więc myśli farmera w naturalny sposób skupiają się na dżdżownicach i na nawozie. Proszę! Dzień dobry, papo Smerfie! Witaj, smerfetko! Ach, ten Osiłek w tym sezonie wygrał wszystkie pojedynki na rękę! Naprawdę? Nie płacz, smerfetko! Przyjdzie dzień, kiedy wygra ktoś inny! Wcale mi nie o to chodzi! Nie? Więc w czym problem? W tym, że wszystkie smerfy myślą tylko o mięśniach, dżdżownicach i nawozach! Rozumiem. Tylko to jest dla nich smerfne. A mnie bardziej interesują perfumy, fryzury i nowe sukienki. Rozumiem. Wiesz co? Chętnie pogawędzę z tobą o perfumach, fryzurach i o nowych sukienkach. Naprawdę? Och, jak smerfnie! A ta sukienka będzie idealna na piknik z żelkami ślazowymi z ogniska, bo pasuje do nich kolorem. Zaś jeśli chodzi o przyszły tydzień, to tę sukienkę zachowam na wykopki brukwi u farmera, no bo cóż, nigdy wcześniej jej nie widziałam. A ty, papo Smerfie? Papo Smerfie! Berek, jesteś nim! Ale ja nie chcę być nim! Ale jesteś nim! Ale ja nie chcę być nim! O, zapomnij o nim! Och, nikt mnie nie rozumie! Też coś o tym wiem! Co się stało, smerfetko? Och, Nat, i tak nie zrozumiesz! Czy pomoże ci kanapka z dżemem ze smerfojagód? Nie, dziękuję, Gapiku! To, czego mi potrzeba, to druga smerfetka, z którą mogłabym rozmawiać, ale ktoś taki nie istnieje! Biedna smerfetka! Szkoda, że nie potrafimy jej pomóc. A może jednak... Jak? Po pierwsze, musimy znaleźć odpowiedniego smerfa do pomocy, a potem... Tak, moje małe smerfiątka. Smerfetka stanowi mój ulubiony temat rozmów. Oczywiście oprócz mnie. Oczywiście. Rety, o mądry i chętnie dzielący się swoją wiedzą ważniaku, dlaczego jest tylko jedna smerfetka? Ponieważ w przeciwieństwie do nas smerfów, ona przyszła na świat dzięki tajemnemu zaklęciu Gargamela. Ale dość już o smerfetce. Porozmawiajmy o mnie, smerfie ważniaku. Urodziłem się bardzo młody i to zaraz, gdzie oni są? Nie wierz się, klakier! Nie wierz się! Tak samo jak ty nie lubię się kąpać, ty żałosna bestio. Ale dziś idziemy na obiad do mamusi. Wracaj tu, klakier! Nie mam zamiaru samotnie katować się jedzeniem mamusi. Ej, mamy szczęście. Gargamel i klakier wyszli pobiegać. O, tu jest! Co? Tajemna formuła na stworzenie smerfetki, Gapo! Ale ta wygląda zupełnie inaczej! Zdecydowanie z wiekiem wyładniała! O, będziemy musieli zacząć od początku, ty... A? Co my tu mamy? No, klakierku, mieliśmy gości! Tak, i wygląda na to, że częstowali się moją formułą na stworzenie smerfetki. Kolejna smerfetka? Teraz będę podwójnie szczęśliwy. Chyba, że...
Chyba że wykorzystam ją w celu, do którego pierwotnie miała mi służyć. Do zniszczenia smerfów raz na zawsze. Aha! Tak, tak. To zaklęcie powinno się nadać. Klakier! Nie leż tam jak wycieraczka dla pcheł. Musimy dotrzeć do groty krzyków i dreszczy przed tymi smerfami. Przed smerfami! Nie, niektórzy ludzie już na sam widok tej groty dostają dreszczy. Ale nie my, prawda, Klakierku? O, rzućmy zaklęcie i wynośmy się stąd, Klakierku. Klakierku, smerfy będą potrzebowały bryłki magicznej gliny, by stworzyć nową smerfetkę. A gdy już rzucę to zaklęcie, wszystko stworzone z tej gliny po wystawieniu na działanie południowego słońca wybuchnie! Źródła potęgi, ciemności siły. Jutro w południe ta glina wybuchnie! Dokądkolwiek ją wezmą, gdziekolwiek trafi, jutro w południe ta glina wybuchnie! Niech papa Smurf ćwiczy swoje nieskuteczne formuły na tej nowej smurfetce i tak zostanie jej tylko jeden dzień życia. A jeśli będziemy mieli szczęście, Klakierku, to bum! Zabierze ze sobą do grobu resztę smurfów i ich wioskę! Się trzęsę ze strachu, że chce mi się krzyczeć. Dlatego nazywa się grotą krzyku i dreszczy. Nie przesadzajcie, mogło być gorzej, ale gdybym szukał rozrywki, poszedłbym gdzie indziej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dobrze, że papa Smurf poszedł do smurfowej gody, bo by nam przeszkadzał tym swoim. No, moje smurfiki, nie działajcie pochopnie. Przecież to dobra rada. Teraz trzeba dodać magiczną niebieską glinę i wypowiedzieć zaklęcie. Powiewie wiatru, krzyku nura, wyciu wilka, który się błąka. Magiczne zaklęcie, magiczna mikstura, przynieś nam smurfetkę na dźwięk tego dzwonka. Gatik! O, tak! O, jeszcze mi dzwoni w uszach. Ej, ale głupio wyglądacie! Udało się! Chyba! To dziecko! Jak my? Cześć, nazywam się Nat. Zechciej poznać złośnika i Gapika. Nikt mi nie będzie mówił, z kim się zadawać! Zdolity! A to najcięższa sztanga, jaką dźwigam! Zakład, że ją opuścisz? Co? Kto? Przestań! La 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 la. Oh no! Nie śpiewaj, tylko patrz pod nogi! Wyjątkowo udane babeczki. Papa Smurfie! Widzieliście tę małą smurfną smurfetkę? Oui, w rzeczy samej, sasety. Tak, ojej, ach, wpuściła mi do spodni mrówki i uciekła. Skąd ona się tu wzięła, co? Widzieliście bociana? Nie, trzeba bociana, żeby mieć sasetkę. Rozumiesz więc, papo Smurfie, że chcieliśmy pocieszyć smurfetkę. To was nie tłumaczy. Złamaliście pierwszą zasadę smurfów. Nie pocieszać smurfetki? Nie! Nie chodzić do domu Gargamela! A druga? Niczego nie dotykać w laboratorium papy Smurfa! Co zrobimy z tą biedną sasetką? Musimy ją odnaleźć i skropić moją miksturą smurfności. To jedyny sposób, by nikczemność Gargamela przemienić w smurfnego smurfika. Sasetko! Gdzie jesteś? Sasetko! Ojej! No i jaki mam wybór? Chyba po prostu zacznę się siłować na rękę albo otworzę farmę dla robaków. Ach, gdyby tak istniała inna smurfetka. Ach, zrywałybyśmy kwiaty, doradzałybyśmy sobie, wspierałybyśmy się. Wygląda!
cię opuść zły czar, smerfem się stań! Smerfastycznie! Na skaczące pchełki! Kim wy jesteście? Jesteśmy smerfikami! Nat? Złośnik! Kapik! Nie widać? A ty kto jesteś? I ty? Ja? To papa Smurf! A ja jestem smerfetka, moja mała! Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Oczywiście! Kim jestem ja? Ty jesteś sasetka! Taki smerf jak my! Naprawdę? Smerf? Tak! O ile czujesz się smerfnie? Hurra! Jeszcze jak! Czuję się smerfnie, babciu! Babciu? Oho! Kuchnia mamuni nadaje zwrotowi ból brzucha nowe znaczenie! O, tak! I jakby tego było mało, dała nam jeszcze resztki dla kota! La 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 la
La, 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 la. I śpiewam smerfnie. Niemal. Nie wątpię, że każdy w promieniu wielu kilometrów będzie wiedział, że jesteś smerfem. Cicho! Cierpliwości, klakier! Ich nowa smerfetka jest wysoka na dwa jabłka. Ci głupcy powinni wziąć smerfowe wiaderko gliny, a nie ludzkie wiadro. Ale to bez różnicy, klakier. Jest wystarczająco duża, żeby nieźle nabroić. Jutro w południe dojdzie do dwóch potwornych wydarzeń. Ich nowa smerfetka eksploduje. Bum! A mamusia znowu gotuje obiad. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, co babcio? Smerfetka jest szczęśliwa, sasetka jest szczęśliwa, babcia jest szczęśliwy. Przykro mi, moje małe smerfiki, ale złamałyście pierwszą zasadę smerfów i musicie być ukarane. Jutro dokładnie pozamiatacie całą wioskę. Dobrze się rozumiemy, prawda? Tak, papo smerfie. Och, sasetko, przebieranie się to najsmerfniejsza część życia smerfetki. Przyznasz, sasetko? Aha, sasetko, co ty robisz? Udaję nietoperza. Och, biedne maleństwo. Nie interesujesz się strojami, tak? Nie, ale bardzo chętnie pójdę puszczać kaczki na stawie. No, niech ci będzie. Dobrze, że nie chcesz się siłować na rękę i wykopywać czczownic. To będziemy robiły jutro. Och. Ciekawe, co porabia sasetka. Kogo to obchodzi? Przez tę smarkatą musimy teraz rozwierzać pieluchy. La, 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 la. Cześć, koledzy smerfy, chcecie się z nami pobawić? Nie możemy się bawić. Musimy cały dzień pracować, bo... Dostawa wypranych pieluch. Nie, aż tyle do wysuszenia. To do widzenia, ślepa gienia. Kup sobie trąbkę do trąbienia. Przykro mi, ale smerfuś dziś się uwziął. La 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 la. O, widzisz ją, smerfetko? Chodź, pokicamy za tą żabą. Chcesz popływać? No to chlup! Ty się nie umiesz bawić, smerfetko! Czy życie smerfa zawsze jest takie fajne? No powiedz! Nie zawsze! Dlaczego? Bo widzisz, czasami mamy pożary, powodzie. No i jest jeszcze Gargamel. Gargamel? Czy to jakieś ble, paskudne lekarstwo? O nie! Gargamel to stary, podstępny czarownik. A gdzie mieszka ten wredota? Chodź, lepiej ci pokażę, żebyś wiedziała, czego się wystrzegać. Co, klakierku, bardziej umili nam oczekiwania na jutrzejszy wielki wybuch? Piosenka! O, jestem zły, a jaki podły! Za to mamy miejsce w czarnej magii historii. Czego chcesz od niego? Śmieszny dziadek! Coś ty! Uwierz mi, że Gargamel to
sobie niezła. Sprzecznie zły z zepsucia szczyt i żadna podła wiedźma nie podskoczy mi. Dobranoc, Sasetko. Dobranoc, Smerfetko. Dobranoc, babciu. Dobranoc, Sasy. Dobranoc, Smerfiki. Smerfiki. Mieli pracowity dzień. Co jest na naszej dzisiejszej liście kar? Czyszczenie wioskowej studni. To trudne. I jak, Smerfetko? Siłujemy się na rękę i kopiemy robaki? Przykro mi, Sasetko, ale dziś moja kolej na zmywanie naczyń. O, jeżeli bardzo zależy ci na kopaniu robaków, to... nie wykręcisz się, ty dziś zmywasz naczynia. Nie przejmuj się, pójdę pobawić się z kolegami. O, widzę, że moje małe smerfiki starannie wysprzątały laboratorium, ale zapomniały odstawić kociołek. Dziwne. Nie podoba mi się ta glina. La 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 la. Hej, na co się gapicie i co ty robisz w studni? Kąpisz się? Próbujemy ją wyczyścić, to robimy. Nie przeszkadzaj nam. Myślałam, że to fajne. Wiesz co? Skoro już jesteś mokry, to może pobawimy się w strażaków. Jesteś płonącym domem. Och, ty paskudna. Co, nie chcesz się bawić? Bawić się? Bawić? Chętnie bym się pobawił. Wszyscy chcą się bawić, ale czy możemy? Nie, ponieważ... Bardzo nam przykro, Sasetko, ale nie mamy czasu na zabawę. No dobrze, to poczekam, aż skończycie i pośpiewam. Jestem dumna, że jestem smerfem. Ty nie jesteś smerfem. Nie jesteś. W każdym razie nieprawdziwym. Co masz na myśli? Powstałaś za pomocą zaklęcia Gargamela, a teraz papa Smerf karze nas za to, że cię stworzyliśmy. Usiłujesz powiedzieć, że papa Smerf mnie nie chciał? Najwyraźniej. Sasetko, czekaj. Złośniku, boleśnie ją zraniłeś. I dobrze. O, wszystko przez moją niewyparzoną gębę. Przeproszę ją po południu. Bardzo dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. Gargamel rzucił na tę glinę zaklęcie, że się nie domyśliłem. Sasetka powstała z tej gliny. Już za chwilę, klakierku, będzie wielkie bum! Smerfy rozlecą się na milion kawałków. To będzie najcudowniejszy obraz, jaki widzieliśmy. Tak? O co chodzi? To ty! Babciu Gargamelu, wróciłam, żeby z tobą zamieszkać. Nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie, ty niebieska bombo! Ale jesteś moim babciem, moim prawdziwym babciem! Nie jestem! Wracaj do domu! Wracaj do swojej wioski! Na pewno ją znajdziesz! O co chodzi, Kiciu? Będziemy współlokatorami! Jeszcze przed południem trzeba oblać Sasetkę zapobiegającą eksplozji miksturą. Żałuję, że powiedziała mi o zaklęciu Gargamela, papo Smerfie. Sam wiesz, że nie umiem ugryźć się w język. Jest tam! Nie chcesz mnie lepiej poznać, babciu Gargamelu? Nie chcesz, co? Nie! Nie jestem zbyt towarzyski! Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nikt mnie nie chce! Sasetko! Chodź tu, szybko! Ja nie jestem jedną z was! Nie jestem prawdziwym smerfem! Wiem, jak się czujesz, Sasetko! Ja też powstałam za sprawą zaklęcia Gargamela, ale nauczyłam się być prawdziwym smerfem! Ty też możesz! Mogę? Oczywiście, że możesz! Oczywiście! Twoje miejsce jest przy nich, Sasetko! Oni tak mocno cię kochają! Tak! To prawda! Pierwszy raz w życiu muszę przyznać ci rację, Gargamelu! Więc naprawdę mnie chcecie? Oczywiście, że tak! I przepraszam za to! Oj! Chyba babcia Smerf też lubi bawić się w strażaków! O mały włos! Ale gdyby te chmury nie przesłoniły południowego słońca, to byłoby źle.
Nie rozumiem, Klakierku. Dlaczego ta przeklęta glina nie eksplodowała? Jest południe? Jest. O, o, o nie! O, co za szczęście, Klakierku. Zdążyliśmy w samą porę na obiad. Bardzo się cieszymy, że wróciłaś do domu, Sasetko. Ale to nie jest mój prawdziwy dom, bo nadal nie jestem prawdziwym smerfem. No cóż, Sasetko, zostało nam tylko jedno. Adopcja. My, smerfy, przyjmujemy ciebie, Sasetkę, jako prawdziwego, małego, niebieskiego smerfika. Jesteś jak my. Witamy cię w naszej rodzinie. Ach, zupełnie tak, jakbym miała siostrę. No to, Sasetko, zgadzasz się zostać z nami? Na wiaderko robali! Oczywiście, że tak, babciu! W takim razie ja, babcio Smerf, niniejszym ogłaszam, że jesteś prawdziwym Smerfem! W ten sposób mały Smerf obronił wioskę przed smokiem i wszyscy żyli długo i smerfliwie. Koniec! Przeczytasz mi jeszcze raz, co? Przykro mi, Sasetko, ale naprawdę muszę już wracać do pracy. Pewnego dnia sama nauczysz się czytać. Ale ja lubię, jak ty mi czytasz. Teraz idź się pobawić. Może potem znajdę czas, żeby przeczytać ci ją jeszcze raz. Dziękuję, babciu Smerfie. Smerfy, podejdźcie tu. Ja, ważniak, organizuję wyprzedaż książek, aby zrobić miejsce na najnowsze wydanie Złotych Myśli Smerfa Ważniaka. Starsze edycje oddam prawie za bezcen. Praktycznie oddam niemal za darmo. No, dobra, kto chce być pierwszym klientem? Poczułem, że przypalają mi się placki. Nie, podlałem i zwiędnie mi brukiem. Muszę lecieć, zostawiłem czaj. Ja też muszę zmieniać. Do zobaczenia! Zaczekaj, Sasetko. Nie mogę pozwolić, żebyś przegapiła okazję wejścia w posiadanie własnego domu. Ale ważniaku, ja przecież jeszcze nie umiem czytać. O, ty nie umiesz czytać? To oznacza, że rozległa wiedza zawarta w Złotych Myślach Smerfa Ważniaka znajduje się poza zasięgiem twojego ubożuchnego umysłu. Co? Ciamajdo, miej oko na towar. Jasna sprawa, ważniaku. Zdaj się na profesora Ważniaka. Nauczę cię czytać w mgnieniu oka. No dobrze, słuchaj uważnie. A jak ambicja? Smerf Ważniak zawsze był ambitny. B jak bystrzak, Smerf Ważniak był bystry. C jak cnoty, Smerf Ważniak ma wiele cnót. I ostatnia, ale też ważna, Z jak zebra, Smerf Ważniak nigdy nie jeździł na zebrze. Sasetko, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Oj, jasne, ważniaku! Ej, Sasetko, papa Smerf powiedział, że możemy iść nad wodę popływać. Idziesz z nami? Na pluskające się kaczki, jasne, że tak! Nie tak prędko. Nie pozwolę, żebyście odciągali uwagę Sasetki od jej wyprawy do Królestwa Edukacji. Ja cię kręcę! Papa Smerfie, Smerfusiowi coś dolega! O, co też się z nim dzieje? Coś podobnego. Nigdy nie widziałem takiej wysypki. Trzymaj, połóż go do łóżka, a ja poszperam w swoich książkach. Tak, papo Smerfie. A, zobaczymy, co tu radzą. Każda złota myśl Smerfa Ważniaka jest jak lśniący diabeł. Co? Diament, a nie diabeł. Ważniaku, mogę zamienić z tobą słówko? Nie mów nic, Ciamajdo. Czy jakiś smerf wziął wreszcie którą z moich książek? No cóż, w zasadzie to nie był smerf. Szczeniak porwał jedną. O nie, jeśli nie odnajdę tego tomu, zawarte w nim diamenty mądrości przepadną na zawsze. Zaczekaj, a co ze mną? Dopóki nie wrócę, czytaj, czytaj i czytaj. Jak przybyłem, zobaczyłem zwycięży, smerfowałem na patyczki dłużej. Tego nie wytrzymam. Może jak powiem babciowi Smerfowi, co myślę o lekcjach ważniaka, to pozwoli mi przerwać.
Przejrzałem wszystkie swoje książki, ale nie mogę znaleźć leku na chorobę Smerfusia. Może o mnie Buś coś poradzi? Babciu Smerfie, babciu Smerfie! Co, Sasetko? Tyle próbowałam, naprawdę próbowałam, babciu Smerfie, ale nauka czytania jest po prostu za trudna. W pewnym sensie rozumiem cię, Sasetko, ale jeśli się nie poddasz, to pewnego dnia zrozumiesz, że było warto. Widzisz, w książkach można znaleźć rozwiązanie niemal każdego problemu. A teraz wybacz, ale muszę iść do Homnibusa. A, no i co ja teraz zrobię? Babciu powiedział, że w książkach można znaleźć rozwiązanie niemal każdego problemu. Może rozwiązanie mojego problemu znajdę w jego książkach? O, to wszystko na nic. W tych książkach są tylko stare, głupie zaklęcia. Z wyjątkiem tej jest pusta. O! Kiedy przeczytasz ten tekst, niezależnie co potem powiesz, spełni się. Dobra! Przenigdy nie chcę widzieć żadnej książki! Ojej! A teraz dodam swój tajny składnik, dzięki któremu moje ptysie są najlepsze na świecie. Mało brakowało, by te bezcenne słowa przepadły, lecz siła geniuszu znów zwyciężyła w nierównym boju. Moja książka! Ore, ty ważniaku, ten bój był bardziej nierówny niż ci się zdawało. Formuła niezbędna do wyleczenia Smerfusia znajduje się w tej księdze. Dziękuję, Homnibusie. Teraz muszę jak najszybciej wrócić do wioski. A niech to! O, moje książki zniknęły. Włącznie z tą, którą właśnie mi dałeś. Kto mógł zrobić coś takiego? Harmoniuszu, to brzmi okropnie. Sam wiem, ale bez tych moich ksiąg z nutami nie mogłem ćwiczyć. Przykro mi, farmerze, ale bez książki serwisowej nie potrafię naprawić młyna. A Cusiu, bez młyna nie będziemy mieli mąki, a jak wiesz, bez mąki nie ma chleba. Wiem, wiem. Po prostu muszę odzyskać swoją książkę. O nie, znów babka ze Smerfojagu. Właśnie, zaraz stracę apetyt. Przykro mi, Smerfiki, nie mam książek kucharskich, a to jedyny przepis, który pamiętam. O fuj! Panie Żabo, przynajmniej pan nie potrzebuje książek. Ale znam 102 Smerfy, które je potrzebują, a mnie najbardziej brak mojego ulubionego zbioru bajek. Hej, Sasetko! Chodź, wrócił papa Smerf! Babciu Smerf? Ale ja nie chcę! Wioska rozpadnie się, jeśli nie odzyskam książek napraw serwisowych. Smerfy odmówią jedzenia, jeżeli jeszcze raz podam im papkę. Papa Smerf, musisz coś wymyślić. Nie mam siły, jestem... Jak się czuje mały? Nie cierpię wiedzieć, jak on się czuje. Jest to, czego się obawiałem. Tych żółtych krost robi się coraz więcej. Nie potrafisz mu pomóc, babciu Smerfie? Bez księgi Homnibusa nie mogę niczego zrobić, Sasetko. Nie możemy się poddać. Życie bez książek byłoby tak puste, że aż strach. Jest tylko jedna szansa. Jeżeli pójdę do źródła wiedzy, być może przekonam je, by zwróciło światu książki. Och, babciu Smerfie, wszystko przeze mnie. O czym ty mówisz? Ty? Wcześniej bałam się o tym powiedzieć, ale teraz, kiedy Smerfuś potrzebuje naszej pomocy, muszę się przyznać. Sasetko, jak mogłaś coś takiego zrobić? Tak naprawdę nie chciałam, żeby wszystkie książki zniknęły. Ja tylko nie chciałam dłużej uczyć się czytać. Nie podobały ci się moje lekcje? Och, to oburzające. Papo Smerfie. Ważniaku, po części to też twoja wina. Moja wina? Czytanie to przyjemność, nie obowiązek. Ależ papo Smerfie, cóż może być przyjemniejszego niż czytanie moich złotych myśli? Sasetko, chcę, żebyś poszła ze mną. Może przekonasz źródło, żeby zwróciło książki. O źródło wiedzy. Bez książek świat stał się smutny i ubogi. Bądźże wyrozumiały i zwróć proszę światu dar książek. Książki istotnie są niezwykle cennym skarbem,
Lecz zwrócić je mogę tylko wówczas, gdy ten, kto sprawił, by zniknęły ze świata, da mi w zamian coś wielkiej wartości. Oddam wszystko, żeby tylko odzyskać książki. Możesz wziąć moją szczotkę do włosów, moją szmacianą lalkę, a nawet moją szabę. Nie, młody Smurfiku, chcę czegoś cenniejszego niż to. Ale ja nie mam nic więcej. A jak nie oddasz nam naszych książek, łosów już nigdy nie będzie smacznie gotował, pracuś nie będzie mógł naprawiać różnych rzeczy, a biedny Smurfuś nie wyzdrowieje. Och, proszę cię, źródło, oddaj nam nasze książki. Po prostu musisz. O, o to mi właśnie chodziło. Nie ma nic cenniejszego od łzy płynącej prosto z serca. Dziękuję ci, źródło, zaklęcie zdjęte. Teraz możesz wyleczyć Smurfusia. O, dziękuję, źródło wiedzy, jesteś najsmurfniejszy. Chodźmy, Sasetko, nie ma chwili do stracenia. Krztyna cynamonu i odrobina korzenia imbiru. Oby tylko zadziałało. No i proszę, Smurfuś zdrowy jak rydz. Przekręcić w lewo, a potem dwa razy mocno w prawo. Gotowe, chyba wystarczy. Nie mnie dziękujcie, tylko mojej książce. Niektóre smerfy rodzą się wielkimi, ale smerf ważniak urodził się skazany na wielkość. Chodźcie, smerfy, i spróbujcie moich smerfakularnych ciastek z kremem. Ej! Ej! Warto było łasuchu czekać na nie. Ach, co za dzień. Mogę jeszcze raz posłuchać mojej ulubionej bajki? Proszę, babciu Smurfie, obiecałeś. Tak, my też chcemy posłuchać, prosimy. Niech wam będzie. O, Rety! Dawno, dawno temu żył smok, który panował w lesie. Nikt w wiosce Smurfów nie był bezpieczny. Pewnego jednak dnia... Pewnego jednak dnia bardzo... Sasetko, kto by się spodziewał? ...postanowił spotkać się ze smokiem, wyruszył więc do lasu. Ratunku! Uwaga, smerfy, spokojnie! Niech każdy smerf uważa, żeby nie wpaść do wody! Każdy smerfik! Muszę koniecznie skomponować wilgotną symfonię na trąbki i na fujarki pełne wody. Jak trudno dbać o wygląd w niebezpiecznych chwilach. Smurfuś! Kto widział naszego Smurfusia? Ach, co za szczęście! Ratunku! Już pędzę, ważniaku! Najwyższy czas, Jamaj, do czemu się tak grzebałeś? Przepraszam, ważniaku! I co teraz zrobimy? Nie poganiaj mnie, Ciamajdo! Przed chwilą los mnie strasznie doświadczył. Musimy coś wysmerfować, żeby zatrzymać powódź. Przed chwilą właśnie o tym pomyślałem, smerfetko. Trzeba coś znaleźć i zatkać ten tryskający gejzer. Dokładnie tak myślałem. Ciamajdo, poszukaj, czym można zatkać ten tryskający gejzer. A może tymi kamieniami? Nie bądź śmieszny, Ciamajdo. Te kamienie są za ciężkie. Świetny pomysł! Wrzucimy kilka do środka i zatkamy otwór! Smurfolutnie! Właśnie tak myślałem. Dobrze, że je zauważyłem. Co, smurfentko? Nie dziwię się, że papa Smurf mianował nas zastępcami. Uwaga, smurfy! Zbliżcie się tutaj! Słyszycie, co mówię? Ruszajcie się! A teraz, smurfy, pchajcie! Ale ci się udało, smerfetko! Nie, Ciamajdo! Udało się nam! Wszystkim! Ależ tu brudno! Hurra! Zrobimy babki z błotka! Co ty mówisz? Jeszcze nie znaleźliśmy skrzynki dziadka! Impossible! Chcecie znaleźć igłę w kupie błota? Nie załamujcie się, smerfy! Trzeba to wszystko jeszcze raz przesmerfować! Tak jest, smerfetko! No tak, poszukam moich map. Ach! Nie ma się z czego śmiać, dziecko!
Dobrze ci się śmiać, kiedy smerfujesz sobie na suchej skrzynce, co? Skrzynka? Hej, smerfy, mam ją! Znalazłem skrzynkę dziadka! Znaleźliśmy ją ze smerfusiem. No dobrze, smerfuś ją znalazł. O! Wielki Smerfie, a myślałem, że ich ominiemy. Nie wyglądają smerfnie. Kim oni są, dziadusiu? To źli wojownicy z drewna. Nazywają się Tikisowie. Niestety nie słyną oni z gościnności, wręcz przeciwnie. Mają zwyczaj wrzucać obcych do wulkanu. Kiedy tu byłem ostatnio, omal nie straciłem życia. Ledwo uciekłem. Stąd wniosek, że trzeba uważać. Na śliskie ślimaki, a może przejdziemy obok nich na paluszkach? Niestety, ich dróżka jest także naszą dróżką. Co? Dziadek chciał powiedzieć, że Tikisowie są bardzo groźni. No, rozumiem, co miał na myśli. O, co za szkoda, że smerfo jagody się skończyły. Ja tam się ich nie boję. Teraz smerfy. Nie mogę przejść obojętnie. Masuchu, już idę, papo smerfie. Umatiki. Na początku. Ja, stary, odwrócę jego uwagę, a wy, młodzi, zajmijcie się resztą! Buga! No, pracusiu, podnoś! Już niewiele brakuje. Ruszaj się, łasuchu! Buga! Betakama! Łasuchu, przez ciebie cała smerfmisja była zagrożona. Przepraszam, papo smerfie. Jak to się nazywa, dziadku? Szczęśliwa ucieczka, a to... To jest smerferang. Czasami bardzo się przydaje. Czy nauczysz nas tym rzucać, dziadusiu? Nie teraz, Sasetko. Musimy wspiąć się na szczyt wulkanu. Na kolorowe kolibry tu chyba jest z miliard schodów. To będzie trudne smerfowanie. Wiem, papo. Tylko się nie zgubcie. Poczekaj na nas, dziadku. Bardzo przepraszamy. Tańczcie dalej, nie przerywajcie sobie, bardzo was proszę. Proszę, uwielbiamy taniec, prawda, klakierku? Pewnie jesteście ciekawi, po co tu jestem. No cóż, szukam sześciu niebieskich stworków, mniej więcej takich. Nie widzieliście ich przypadkiem, co? Widzę, że jesteście trochę zdenerwowani. Chyba będzie lepiej, jeśli sam ich poszukam. A, chodź, klakierku. Tędy, klakierku. Nie, puśćcie nas! Nie! Dalej, smerfy, dalej! A teraz tędy! O, na wesołe wiewiórki! Ależ to zabawne, babciu! Zabawne? Może i byłoby zabawne, gdybym mógł złapać oddech! Świetnie cię rozumiem, papo, smerfie! O, osiłku, jak ty wyglądasz? Masz wąsy i brody jak papa smerf! A co z twoimi włosami? Moje włosy są siwe! Dziadku, co się z nami dzieje? Moc kamienia długowieczności zanika coraz szybciej. Mamy coraz mniej czasu. Musimy znaleźć ostatni składnik. Ogień, bo wkrótce może być za późno. Weżniaku, chciałabym wiedzieć, co tu robisz z tym prętem? Nic takiego, chcę otworzyć skrzynkę. Papa Smerf kazał nam znaleźć skrzynkę, ale nie mówił ani słowa o otwieraniu. I nie mówił też, żeby nie otwierać.
stało? Chyba jednak trzeba poczekać, aż papa Smurf wróci. Mam zmarszczkę! Nie, dwie zmarszczki! Pełno zmarszczek! Muszę nałożyć maseczkę złota! Smurfetko, twoje włosy są całkiem siwe! Ojej, co się z nami dzieje? Nie cierpię tego, co się z nami dzieje! Ostrożnie, Osiłku, tylko ostrożnie! Staram się jak mogę, ale złapać trochę ognia to co innego niż grać w Smurf piłkę! A najgorsze, że trochę trzęsą mi się ręce! Pozwól, że ci pomogę, Osiłku! Może razem uda nam się złapać języczek ognia? Razem jest zawsze lepiej, dziadku! Na pewno! O nie! Patrz, cielina się zapaliła! Widzimy, bracusiu, widzimy! Tak niebezpiecznie, a czasu tak mało! O, na świszczące świstaki! Wiem, że nam się uda! Na pewno się uda! Jest! Jest! Udało się! A teraz szybko! Póki lina się nie przerwała! Szybciej już nie mogę! Daję z siebie wszystko, papo Smurfie! Mam! Ależ to smurfny wyczyn! Jesteś bohaterem dnia! Nie dziękuj mi tak mocno! Moje stare kości są wrażliwe! Mamy już wszystkie składniki, moje starzejące się smurfy. Ale czasu jest mało. Musimy jeszcze wrócić do wioski. Nagruchające gołębie, ja jestem pewna, że zdążymy. Nie mamy chwili do stracenia. Moje obolałe nogi mówią, że czas się kończy. Szybciej, staruszkowie Smurfy, musimy wrócić do buta. Nawet gdybym był młodszy, też bym się zmęczył. Nie ma buta! Wysmerfował wsiną dal! Jak to? Uciekł i zostawił nas tutaj? Żaden but nie byłby taki głupi. Rozejrzyjcie się, Smurfy! Musimy go znaleźć, bo będziemy zgubieni! Bucie! Gdzie jesteś? Co tam ciekawego, dziadziusiu? Kłopoty! Wielkie kłopoty! Nasz but ma być złożony w ofierze przez tikisów! O wielki Smurfie! Trzeba temu zapobiec! Papo Smurfie, poczekaj! Dziadziuś nie może nadążyć! Och, a nie dam już rady! Idźcie beze mnie! Nie zostawimy cię, dziadku Smurfie! Albo idziemy wszyscy, albo nikt nie idzie! Nie! Nie! Ojej! Słyszałam staruszka Gargamela. Przesłyszałaś się, chyba słuch cię już zawodzi. O mały włos, klawierku. Owszem. Nie cierpię tych wstrętnych tikisów, prawie tak samo jak smerków. Umatyki. Tylko ostrożnie, staruszkowie Smurfy. Dziadziusiu, dobrze się czujesz? Tak. Jestem tylko zmęczony. Nie zatrzymujcie się, trzeba uratować nasz but. Och, niech to Smurf. Za późno. Nasz but! Zaraz spłonie! Mamy jeszcze szansę, żeby go wyciągnąć. Trzeba przysmerfować bliżej i użyć bloku pracusia. Jestem za tobą, papo Smurfie. Teraz będzie tylko z górki, dziadziusiu. Trzeba się zastanowić, jak się stąd wydostać. Uważajcie tylko, ostrożnie. Smurfy! Chyba się uda, dziadziusiu. Wszystko na nic, Sasetko. To już koniec. Nie, przecież mamy to, po co przyszliśmy. O nie, ja mam. Gargamel? Tak, to ja. Śledziłem was przez całą drogę i nie na próżno zdobyłem wasz skarb. Gargamelu, posłuchaj mnie. Papa Smurf?
A ja już myślałem, że mam dziś zły dzień. Nie zrozumiałeś, Gargamelu. Ten skarb jest cenny, ale tylko i wyłącznie dla Smurfu. Oszczędzaj siły, bo mizernie dziś wyglądasz. Chodź, Klakierku. Tym razem nie nabierzemy się na ich sztuczki. Ratunku! Ratunku! Zabierzcie ten swój głupi skarb, tylko pomóżcie, proszę! Zabrzmiało szczerze! Jeszcze nie znasz Gargamela, dziadku. Rzuć najpierw skarb, wtedy ci pomożemy! Zrobię, co tylko zechcesz, miałap! Chodźmy, smerfujmy, co sił w nogach! Ratunku! A co z biednym babciem Gargamelem? Przecież go tu nie zostawimy! Masz rację, Sasetko. Obietnic trzeba dotrzymywać. Co? A czy ten wstrętny czarownik dotrzymał choć jednej? Ale my musimy. Trzeba zachowywać się smurfowo. Nie zmienimy się, nawet jeśli jest to nasz ostatni dzień, bo przestaniemy być smurfami. Trzymaj się, babciu Gargamelu! Uratujemy cię! Trzymam się jak mogę, ale śpieszcie się! Tak, szybko! Ciągnijcie, smerfy! Ciągnijcie mocniej do niebieskie ofermy! Jeszcze! On jest za ciężki, papu smerfie! Nie możemy mocniej, babciu Gargamelu! Chyba już się uda! Drugi but homnibusa, a więc to dlatego Gargamel nas dogonił. Wchodźmy do środka, siwowłosa smerfy! Szybko, za mną! Biedny babciu Gargamel! Najważniejsze, żeby dostać się do domu! I znowu musimy się tu gnieść. Ach, to przez te wstrętne smerwy to wszystko ich wina! Patrz! Tak, Klakierku, jest wyjście. Możesz mi pogratulować. Nareszcie bezpieczny, Klakierku. No nie, wszystko zaczyna się od nowa. Mamusiu! Do domu już blisko, prawda, babciu? Tak, Sasetko. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. I co będzie? Słońce już prawie zaszło, a papy Smurfa nie ma. No cóż, Smurfetko, papa Smurf zawsze mówi... zapomniałem, co on zawsze mówi. I co będzie, jeśli papa Smurf zaraz nie wróci? Kto nam pomoże? Cześć, Gabiku, chcesz niespodziankę? Pewnie z Gryfusie trzeba ożywić naszą smutną wioskę. Następnym razem na pewno się uda. Ostatnia pieśń ku czci dawnych czasów. Harmoniuszu, smerfuj, póki ci życie miłe. Ojej, nasza wioska się rozpada. O, gdzie jesteś, papo Smurfie? Słyszysz coś? Co? Chyba coś słyszę, ale nic nie widzę. Co to jest? Wróg się zbliża! Ostrożnie! Na waszym miejscu nie smurfowałbym za blisko. Mam bardzo niesmurfne przeczucie co do tego buta. Chciałem właśnie powiedzieć witaj w domu, papo Smurfie. Znaleźliście skrzynkę? Tak, dziadku, ja znalazłem. To znaczy Smurfuś znalazł. Jest na głównym placu, papo Smurfie. Gdzie jest klucz, dziadku? Klucz? Właśnie, gdzie on jest? Gdzieś go schowałem. Zaraz poszukam. To nie klucz? Nie. I to nie. Szybciej, słońce już prawie zaszło. Jest! Znalazłem! Lewaj szybko, dziadku.
Kamień długowieczności już prawie zniknął. Może jeszcze zdążymy? Już, dziadziusiu? Tak. Wietrze, woda, ogniu, ziemia. Przywróćcie moc magicznego kamienia. Niech smerfom jego nadzwyczajny czar przez 1000 lat da życia dar. Ojej, co się dzieje? Coś smerfnego. Co za kolor, se magnifique! Udało się! Odnowiliśmy moc kamienia długowieczności. Sasetko, ty wciąż głodniejesz! Na smerfy nie tylko ja! Nareszcie koniec smutnych chwil. Zbyt długo musiałeś ukrywać tę cudną twarz, słodki smerfie. Mua. Patrzcie! Znowu wszystko jest takie smerfne jak dawniej. Niech żyje dziadek Smerf! Boję się, że dziadek już tego nie usłyszy. Odszedł. Na zawsze. Nie, to nieprawda. No, dzieniusiu, przyznaj się, że nas chcesz nabrać. On żartuje, prawda, papo Smerfie? Powiedz. Nie, Sasetko. Dziadek oddał życie, aby uratować dla nas magiczny kamień. Poświęcił to, co miał najcenniejszego. Nie cierpię żadnych poświęceń. I nie cierpię, kiedy dziadka nie ma wśród nas. Ja też. Był taki dzielny i w każdej sytuacji taki smerfny, a teraz już go nigdy nie zobaczę. Dziadek uratował mi życie. Miałem urządzić bankiet na jego cześć, a teraz już nic z tego nie będzie. Tak, drogie smerfy, dziadek był smerfem nad smerfy i nigdy już takiego smerfa nie spotkamy. Smerfy, hej, co się dzieje? Pada czy co? Nie, dziadku, nie pada. To jeden z najpiękniejszych dni, jakie przeżyłem w ciągu mojego długiego życia. Świetnie, placusiu. Możesz zakopać skrzynię. Tak nie jest, papo. Będzie ukryta przez następne 1000 lat. A więc mam dużo czasu na odpoczynek. I na odzyskanie formy. Muszę być przygotowany do następnej wyprawy. Wyruszę z misją, prawda, papo? Nie pytaj mnie o siłku, bo już nie ja wtedy będę nią kierował. Naturalnie, to będę ja, ważniak. Muszę cię zmartwić, ważniaku. Następną misją będzie kierował Smerfuś, który nie będzie już Smerfusiem. Jasne, że Smerfuś, wiedziałem o tym od dawna. Czy on zawsze jest taki? Och, przyzwyczaisz się, dziadku, jeśli tylko pobędziesz z nami dłużej. Myślę, że zostaniesz z nami, dziadku. Pokażę ci parę moich smerfnych wynalazków. Nie próbowałeś najlepszych wypieków. Spróbuj mojej rolady ze smerfu jagodami. Dziadku, nie widziałeś też wiosną mojego ogrodu z kwiatami? Jest taki piękny. I nie czytałeś złotych myśli smerfa ważniaka? Jeszcze go ważniak przestraszy. Chciałbym, żeby dziadek opowiedział nam o podróżach. I o zwierzętach, które widział. O, dajcie spokój. Najlepiej od razu zacznij od przygód, dziadku. Możesz nas jeszcze wiele nauczyć, jeśli tylko zostaniesz. Mędrcy powiadają, jeśli tyle serc przemawia naraz, trudno jest nie słuchać. Papo Smerfie, czy to oznacza, że dziadek zostanie? Zdecydowanie tak, osiłku. Hurra! Smerf, Smerf, hurra! Ach, jak cudownie! Zacznę już szykować największy bankiet ku czci dziadka! A ja stworzę wielkie dzieło, odę do Smerfa wędrowca, który po wielu latach powrócił w rodzinne strony, tak? Ułożę piękne bukiety! Co się stało, Sasetko? Nie cieszysz się, że dziadek zostanie z nami? Na śpiewające słowiki, jasne, że się cieszę. Kocham dziadziusia, myślę tylko, co się stało z biednym babciem Gargamelem. Mam przeczucie, że jeszcze nie raz go zobaczymy.
umatyki. I wszystko przez te niebieskie potworki. Nienawidzę smerfów, nienawidzę smerfów. Jak nienawidzę tych smerfów. Pamiętajcie, smerfiki, pieczenie smerfopianek to nie lada sztuka. No jak, łasuchu? Trochę za bardzo przypiekłaś, sasetko. O, tak, zgadza się, za bardzo. O! Próbuj dalej. Ty też za bardzo przypiekłeś. O, tak, miałem rację. Moja jest idealna. Nigdy nie można być pewnym. Daj sprawdzę, a... Ej, łasuchu, ta jest moja. Och, pieszczochu! No i nie ma już ani jednej. Musimy to kiedyś powtórzyć. Tak, może wówczas reszta z nas zdoła spróbować choć jedną. No, chyba powinniśmy smerfować do wioski. Złośniku, idź po wodę, żeby zgasić ognisko. A my tu sprzątniemy. Pamiętajcie, las musi wyglądać tak, jak go zastaliśmy. Słusznie, smerfetko, posprzątam resztki. Czemu ja muszę najwięcej chorować? No, skończone. O, patrz! Upchniemy tutaj i po kłopocie. Jeszcze jedno wiadro i wystarczy. O, nie. Musimy mieć całkowitą pewność, że ogień jest zgaszony. Ja tam myślę, że jest. Już, czysto i pięknie. Nie wykręcicie się, smerfiki. Musimy śmiecie zabrać do domu. Tak, smerfetko. Czemu ja? Sprzątnąłem wszystkie resztki. Dobrze, smerfujmy do domu. Zachodzi już słońce. Hej, złośniku, my już idziemy. Dobrze, smerfetko, zaraz was dogonię. O nie! Ognisko zgaszone? Na pewno tak. La 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 la. Już jestem! Czy dobrze zalałeś ognisko, złośniku? Tak, dobrze, tak, tak. Wybacz, pieszczochu, ale już późno. Jutro się pobawimy. O-o! Hej, złośniku, no chodź! Co się stało? Nic, nic. Mam nadzieję. Dobrze, przepraszam. Co się z tobą właściwie dzieje? Och, nic. Dajcie mi spokój, dobrze? My tobie też coś. Już świta, a my przez ciebie nie zmrużyliśmy nawet... O! Sosetko, to jeszcze nie świt, jest dopiero druga w nocy. No to dlaczego jest tak widno? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Red, ja też nie. To smerfa alarm. Musiało coś się stać. Biegiem! Płonie las, moje smerfy, a wiatr wieje w tę stronę. Ogień nie może dotrzeć do wioski. Osiłku, weź chętnych i idźcie po narzędzia. Musimy wysmerfować przesiekę. Rozkaz, papo smerfie. Pracusiu, a ty ruszaj migiem powóz strażacki. Za mną. Och, marny nasz los, to okropne. Masz rację, ale weź się w garść, złośniku, musimy pomóc. Wstawajcie w pracy, smerfy! Żeby zatrzymać ogień, trzeba wysmerfować przesiekę aż do rzeki! Uff, gorący podmuch czuję aż tutaj! Wiem, wiem! To potwornie wysusza mi skórę! Smerfoniada! Bierzcie zimną smerfoniadę!
Niech to Smerf! To drzewo jest potężniejsze niż myślałem! Śmiochu! O, dzięki, Krewczyku! Gdybym odrobinkę go zmniejszył, wyglądałabyś smerfastycznie. Nie czas teraz na to! Złośniku, złośniku, nie tak szybko! Uważaj z tym toporkiem! Zatrzymamy ogień, prawda, papu Smerfie? Miejmy nadzieję, mój mały! Zanim przystąpię do doświadczeń, muszę zgromadzić kilka składników. Nisponiu, opróżnij te naczynia i dobrze je wymyj. Myj, szoruj, czyścia, kiedy trochę pobałaganie? Dość narobiłeś bałaganu w moim życiu. Och, jak on mi działa na nerwy. A zatem tak. Gorzkie ziele, oko traszki, jęzor ropuchy, ogon salamandry. A! Niech to licho! Jak to się stało? Co, co? Orety, las się pali! Hej! Wylałem tam... twoje mikstury! Przesieka wysmerfowana, papo Smerfie! W samą porę, Osimku! Ogień dotrze tu lada chwila! Wody! 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 I co ty na to? Trafiłeś w dziesiątkę, pracusiu. Pracusiu, polej cały ten obszar. Tu musimy zatrzymać ogień. Rozkaz, papo Smerfie. Damy sobie z nim radę? Bardzo bym chciał. Cofa się, papo Smerfie, cofa się. Och, proszę, proszę, proszę. Papo Smerfie, wiatr! O nie! Przedarł się przez przesiekę. Ojej, teraz nic go nie powstrzyma. Spłonie cała nasza wioska. Mamy ostatnią szansę. Za mną! Oto chmurko Nefka z miksturą, którą wymyśliłem dla farmera na wypadek suszy. Zwiększyłem dawkę, żeby osiągnąć błyskawiczne rezultaty. Jeśli to zawiedzie, musicie być gotowi do natychmiastowego opuszczenia wioski. Żegnajcie, kochane Smerfy! Żegnaj, babo Smerfie! Pompuj, pompuj, nic po nie ruszaj się! Całe lata strawiłem na dom moich marzeń. Nie zamierzam go teraz stracić. Szybciej, baranie! Chcesz szybciej? Proszę bardzo. Wystarczająco szybko, Gargusiu? Czekaj, ty bodry! Uważaj na ognisty podmuch, piórku! Smerfuj ostrożnie! Zacznijmy smerfować! Szybuj w koło, piórku! Powinno się udać! Udało się! Udało, złośniku! Och, smerfastycznie! Już po wszystkim! Spadają! Papo Smerfie! Papo Smerfie! No cóż, i tak mam się lepiej niż nasz biedny las. To straszne! Co za okropny widok! Ciekawe, dlaczego wybuchł pożar! Dobrze wiem, jak to się stało. Naprawdę? Tak, to sprawka tych niedbaluchów ludzi! Nie cierpię niedbaluchów! Jak oni mogą robić tyle złego? Tak, pewnie, to ich sprawka, właśnie! Teraz rozumiesz, czemu tak wczoraj nalegałam z tym ogniskiem? O, abso smerfnie, smerfetko, abso smerfnie!
Może to mu pomoże? Biedaczek, potrzebne będą bandaże i maść. Są w mojej zielonej szafie. I już biegnę, papo Smurfie. To wszystko moja wina. Papa Smurf mógł zginąć. Las zniszczony, pieszczoch poparzony. To wszystko moja wina. A niech to! Nie dość już narobiłam kłopotów. Au, 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 au. Wreszcie je mam. Brawo, złośniku. Ale się uwinąłeś? Widzę, że można na tobie polegać. Dziękuję, papo Smurfie. Trzeba opatrzyć pieszczocha i zająć się resztą. Jaką resztą? Popatrz tylko. Mnóstwo zwierząt ucierpiało. Trzeba otoczyć je opieką. Wysmerfujemy schronisko dla zwierząt. Nad nim pokieruję. To sto stołbi. Gdybym znalazła tych ludzi, którzy zaproszyli ogień, to... Wiem, co masz na myśli, sasetko. Ciach, prach, bum, smerfnąłbym ich na księżyc. No nie, złośniku? Tak. Dobrze, Ciamajdo, chcę skończyć ten domek do jutra. Smurfnij tutaj kilka desek. Już, pracusiu! Jak sobie tu radzicie? Znakomicie, wszyscy się bardzo starają. Dziadek Smurf troszczy się o wiewiórki. Jak miewają się sarny, Osiłku? Znacznie lepiej! Dalej, maluchy! Odzyskacie swoją dawną formę! To się nazywają porządki. Podobają wam się moje temblaki? Pasują do futerek, prawda? Bardzo smerfne, bardzo! O, pieszczochu, znakomicie wyglądasz! A kto dobrze wygląda, ten dobrze się czuje! Wierz mi, ja to wiem! Macie chyba już mało marchwi. Nic nie rozumiem. Dziś rano przecież napełniłem marchewkowy smerfadozownik. Łasuchu! Prócz królików nikogo tu nie ma. Zatem wszyscy bardzo ci pomagają. Tak, papo Smurfie, a najciężej pracuje, nie uwierzysz kto? Złośnik! Naprawdę? Zobacz, codziennie pierwszy na nogach i wcale nie odpoczywa. Pracuje za pięciu. Do Smurfa, co mu się stało? Zwierzaki nakarmione, co teraz smurfować? Na razie nic. Może byś trochę odpoczął. Jak to nic? Musi być coś do zrobienia. Papo Smurfie, zabieram się do sadzenia młodych drzewek. Świetna myśl, farmerze. Nigdy nie jest za wcześnie na sadzenie drzew. Pomagę ci. Wspólnymi siłami wysmurfujemy las dwa razy szybciej. Dobrze. Już idę. No widzisz, papo Smurfie? Do Smurfa. W życiu nie miałem takiego wspaniałego pomocnika jak ten Smurfik. Muszę przyznać, że to całkiem do niego niepodobne. Nie mogę wyjść z podziwu. Złośniku, złośniku! Co takiego, Smurfetko? Obudź się, pora na deser. Chyba go sobie daruję. Jeszcze raz sprawdzę, jak tam zwierzęta. Chwileczkę, złośniku! To wyjątkowy deser! Bo to są smerfne smerfiki, bo to są smerfne smerfiki, bo to są smerfne. Hej, ci na torcie to chyba my! To przyzna każdy smerf! Hurra, hurra, hurra! Moi drodzy, wyrażam uznanie dla waszego trudu włożonego w ratowanie lasu i leśnych przyjaciół i wręczam wam medale za smerfną postawę. Hurra! Hurra! Mowa! Mowa! Och, nie wiem, co powiedzieć. Ty coś powiedz dobrze? Przepraszam. Coś podobnego. Chyba spieszyła go ta sytuacja. Najwyraźniej. A więc ktoś inny musi wygłosić mowę. Nat i złośnik mieli przyjemność mnie poznać wiele lat temu. Za smurfną postawę, gdyby tylko wiedzieli. Jestem najbardziej nieszczęśliwym smurfem. Daj
Daję ci słowo, nic poniu, że gdzieś tutaj muszą leżeć te małe, niebieskie, wstrętne szkodniki. Upieczone na chrupiąco. Jedyny problem to je znaleźć. Gargusiu, muszę cię niestety rozczarować. Daj mi to! Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ci obrzydliwi niebiescy dobroczyńcy są na otwartej przestrzeni. Sami się proszą, żebym złożył im wizytę. Nic z tego, zauważą cię na kilometr. Dam ci teraz lekcję, jak wyprowadzić kogoś w pole. Ucz się, młodzieńcze. Na pewno smerfy prędzej czy później wybiorą się na smerfojagody, a wtedy spotkają nas. To nigdy się nie uda. Co za idiotyczne przebranie! Masz nie gadać, tylko jęczeć! Taki smerf musiałby być kompletnym durniem, żeby dać się na to nabrać. La, 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 la. O, na smerfa! Biedny, poparzony misie! O, nie martw się, malutki. Ja i moi przyjaciele zajmiemy się tobą i nawet twoim okropnym tatusiem. Ach, idealnie. Co to takiego, papa Smerfie? Eliksir wzrostu. W przypadku drzew będzie to działać trochę wolniej, ale na pewno zda egzamin. Nat, wyczyściłem wszystkie domki. Co dalej? Jeśli chcesz, możesz spryskać tym wszystkie drzewka, jakie zasadziłeś. W okamgnieniu powinien wyrosnąć las. Smerfastycznie. Już się robi, papo Smerfie. No, no. Jak to się stało, że złośnik zrobił się taki pracowity? Hej, co to było? Do smerfa. Patrz, to medal złośnika. Musieliśmy wyłowić go z rzeki. To niepodobne do złośnika, by zgubił coś tak cennego. Ostatnio złośnik bardzo się zmienił. Och, żeby to podziałało. Po prostu musi. Gdybym wtedy bardziej uważał... Na co uważał, złośniku? Na nic, papo Smerfie. Czy to ma coś wspólnego z tym? Tak, papo Smerfie. Coś mi mówi, że powinniśmy bardzo szczerze porozmawiać, mój Smerfiku. Hej tam, smerfy! Chodźcie zobaczyć! Przysmerfowałem nowych leśnych przyjaciół! Nic poniu, przygotuj się! Niech mnie smerf! Te misie wyglądają strasznie! To racja! Tak! Ten nawet nie raczył uprać własnych skarpet! Skarpet? Teraz nic poniu! Nie ratunku! Uważaj, żeby ci nie zwiały! Precz, ty parsiwy kudlu! To lepsza zabawa niż łowienie ryb! Wracajmy! Strasznie zgłodniałem po tej całej bieganinie! Wątpię, papo Smerfie, żeby smerfy kiedykolwiek mi wybaczyły. Najważniejsze to wybaczyć samemu sobie. Dlatego musisz powiedzieć prawdę. A, zobacz! Co tu się stało? Gdzie się wszyscy podzieli? Pieszczochu, kto to zrobił? O nie, Gargamel! Co poczniemy, papo Smerfie? Jest nas tylko dwóch! Nie zupełnie, złośniku. Najem się wreszcie chrupiących smerfów. Ostrożnie, nie po buzi. Ty naprawdę je zjesz? No pewnie, może nawet dam ci spróbować. Nie, dzięki. Niebieskie odbiera mi apetyt. Gargamelu, masz wypuścić smerfy! Kto to mówi? Ja to mówię! Smerf złośnik! Chyba żartujesz. Wracaj, tu zjem cię na deser. Teraz cię mam! Co za podłe bobry! Podłe! Dobra robota, brawo! Gdzie oni są? Hej, kto zgasił światło? A, ratunku, na pomoc! Ach, znowu jesteś bohaterem. Nie wiem, smerfetko, czy nie zmienisz zdania? Szybciej! Nie
tak szybko, wredne karzełki! Nie cierpię smerfów! Nie cierpię! Nie. A więc widzicie, to była moja wina. Gdybym zasmerfował ognisko tak, jak przystało na smerfa, to by do tego nie doszło. Rozumiem, że możecie mi nigdy nie wybaczyć. Co ty mówisz? Tylko wielki smerf przyznałby się do tak wielkiego błędu! To nie byłoby smerfne, gdybyśmy ci nie wybaczyli. Coś takiego, spójrzcie tylko! Smerfastycznie! Pewnie podziałał twój eliksir wzrostu. Tak, to trochę potrwa, ale wkrótce nasz las będzie piękny jak dawniej. Gratuluję, papo smerfie! Właściwie to złośnik wykonał całą pracę. Może teraz go przyjmiesz? Jej, dziękuję, papo smerfie. Bardzo dziękuję!